Halo, Kucia? Halo, Bartuś, tak. Dojeżdżam do Osieka. Zaraz będę. No nareszcie, tyle czasu z matką czekamy. Ojciec? A co u was w domu tak głośno? Nie słyszę. Co u was w domu tak głośno? Nic nie słyszę, czekaj. Co u was w domu tak głośno? Nie w domu. W parku dzisiaj nie siada. Ten rok był bardzo trudnym rokiem ze względu na to, iż wiosenne przymrozki spowodowały to, że dużo zbóż wymarzło i trzeba było je przesiewać, także tutaj no, dużo pracy, ale i dużo nakładów pieniężnych na to, żeby odnowić tą produkcję. Dlatego też u nas, mówię, jak gdyby te dożynki, które dzisiaj obchodzimy, nie są takie w pełni ze względu na to, iż jest zasiane dużo kukurydzy i ta kukurydza będzie zbierana dopiero z późniejszą jesienią. Na pewno później duża susza, tak już nie w tym roku tylko następująca, tylko występująca już od iluś tam lat, potęguje się i te zbiory w tym roku rzeczywiście były mniejsze jak innych lat. Tak, no u nas jest to gmina typowo rolnicza, dlatego też tym głównym świętem są właśnie dożynki i dlatego też te dożynki się udawają, wszyscy mieszkańcy święcą ten dzień, a i z sąsiednich miejscowości przyjeżdżają razem z nami wspólnie się bawić. No jakoś u nas nie ma tej tradycji, mimo że staramy się, myślę, że może na drugi rok wzbudzimy to jeszcze więcej, mimo że są nagrody, jakoś nie ma chęci poszczególnych sołectw. Może dlatego też, że w parafiach jak gdyby też nie są te wieńce robione i dlatego ta tradycja przez jakiś tam czas zaniknęła, ją odnawiamy, myślę, że w następnych latach będzie lepiej. Zasady tej jest łamy.